Łódź, która na początku XIX wieku była małą rolniczą wioską, w 1820 roku nie miała nawet 800 mieszkańców. Kilkadziesiąt lat później była już drugim co do wielkości miastem Królestwa Polskiego. Tam, gdzie kiedyś królowała Puszcza Łódzka, pojawiło się miasto, które dzięki przemysłowi włókienniczemu zaczęło się bardzo szybko rozwijać i rozrastać. Lasy na uboczu nowej metropolii wycinano, by powiększać osady konkurujące z Łodzią. Znajdujemy się w parku imienia Adama Mickiewicza, który niegdyś stanowił część Lasów Radogoskich ciągnących się pomiędzy Łodzią a Zgierzem. Na polanie nad rzeką Sokołówką powstała tu w średniowieczu osada Radogoszcz. Ponoć znajdował się tu niewielki gródek obronny, który w XIII wieku gościł zjazd książąt polskich. Przez kilka stuleci lasy te należały do okolicznych dóbr szlacheckich. W latach 80. XIX wieku swoją rezydencję zbudował tu jeden z łódzkich fabrykantów, Juliusz Hańcel. To dlatego łodzianie nazywają ten park Julianowskim. Na początku XX wieku w dobrach radogoskich pobudowano liczne zakłady przemysłowe, cegielnie, przędzalnie, browary. Po wybuchu II wojny światowej w dawnym pałacu Hańcla ulokował się sztab Armii Łódź. Po tym miejscu nie ma dziś śladu. Pałac został zbombardowany przez Niemców jeszcze we wrześniu 1939 roku. Zbliżamy się do pomnika przyrody, około 300-letniego i niemal 30-metrowego dębu, któremu nie bez przyczyny nadano imię Kosynier. To tu, w Lesie Radogoskim, a według tradycji właśnie pod tym majestatycznym drzewem, 31 stycznia 1863 roku zgromadzili się mieszkańcy Łodzi i okolic chętni do sformowania pierwszego oddziału powstańczego. Jednym z czołowych inicjatorów tej akcji, a zarazem jednym z przywódców tajnej organizacji spiskowej przygotowującej struktury powstańcze, był ksiądz Józef Czajkowski, wikary parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znany z patriotycznych kazań. Odczytał on dekret o uwłaszczeniu chłopów oraz odezwę tymczasowego rządu narodowego proklamującą wybuch powstania. Odebrał od zebranych przysięgę i wręczył im sztandar z orłem i pogonią. Stanowiło to odwołanie do państwa polsko-litewskiego, Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na sztandarze znajdowało się też hasło – całość, wolność, niepodległość. Dewiza sięgająca czasów powstania kościuszkowskiego odnosiła się do idei odtworzenia państwa w granicach sprzed pierwszego rozbioru. Dlatego celem było wywołanie powstania we wszystkich trzech zaborach. Oddział liczący około 300 osób podzielił się na strzelców i kosynierów. Na jego czele stanęli ksiądz Czajkowski, majster tkacki Teodor Rybicki oraz były oficer wojsk austriackich i weteran wojny o zjednoczenie Włoch Piotr Tampicki. Około północy powstańcy, śpiewając „Jeszcze Polska nie zginęła”, ruszyli w kierunku Łodzi. Dotarli na rynek Nowego Miasta, czyli obecny Plac Wolności. Tam, witani entuzjastycznie przez mieszkańców, zerwali z budynku ratusza carskie emblematy i zawiesili na nim polską flagę. Thank you.